Szczęść Boże, początek Wielkiego Postu, pierwszy tydzień i może tak rozpocznę trochę niestandardowo, ale chciałbym posłużyć się pewnym dowcipem. Pewien chłopak zakochał się w dziewczynie i kiedy spotkał swojego tatę, od razu rozpoczął rozmowę. Tato, zakochałem się. Tata zapytał syna, co właśnie ta dziewczyna o nim myśli. I syn zdradził pierwsze pytanie, jakie mu zadała. Czy jeździsz Mercedesem? Tata zdziwiony mówi, i co odpowiedziałeś? No oczywiście, że nie. Następnym pytaniem było, na jakiej uczelni studiujesz? Może na Harvardzie? On powiedział, że nie. No i co było dalej, synu? No i zapytała się mnie, czy mój dom ma 2 piętra. Powiedziałem, że nie. No i co było dalej? No i mnie rzuciła. Na co tata tak lekko zadumiany mówi, synu, możesz sprzedać swoje Ferrari i kupić Mercedesa. Możesz rzucić Harvard i iść na Oxford. Ale dla żadnej chyba kobiety nie będziemy burzyć 3 kolejnych pięter. I moi drodzy, podobnie jest z nami, że często zadajemy Panu Bogu wiele pytań, oczekujemy bardzo dużo, ale tylko po ludzku. Zapominamy, że Pan Bóg jest Ojcem, który niesamowicie kocha. On nie jest jak Ojciec, ale jest Ojcem. Dlatego ta dzisiejsza liturgia pokazuje słowa, co tak naprawdę znaczy uwierzyć. Żadne słowo Pana Boga nie wraca do Niego bezowocnie, zanim nie zdziała tego, co On chce. Jezus, zapytany dzisiaj w Ewangelii przez swoich uczniów o modlitwę, uczy nas tej modlitwy, którą znamy od samego początku, od dzieciństwa. To jest modlitwa Ojcze Nasz. Ale czy tak naprawdę wiemy, co ta modlitwa znaczy? Czy tak naprawdę odkrywamy, że jest to modlitwa dziecka do Ojca? Bo zobaczmy, Jezus dzieli się z nami czymś niezwykłym, swoją modlitwą, którą kierował też do Ojca. I warto zobaczyć, że ta modlitwa jest przepełniona miłością, bo pokazuje Ojca, który kocha, po krzyż. Pokazuje nam Jezusa, który zaprasza nas do tego, byśmy budowali w swoim życiu relacje, bo wiara jest relacją. Abyśmy potrafili zaufać do końca, nie pytali się, co będzie jutro, ale właśnie mieli tą pewność w sercu, że Bóg nie zrobi nam krzywdy, że On wie, co jest dobre, że wskazując drogę, pragnie naszego szczęścia. Pragnie, byśmy byli spełnieni właśnie już nie tylko w tym życiu, ale prowadzi nas do czegoś więcej. Prowadzi nas do Królestwa, które nam obiecał. I warto na koniec zadać sobie jedno pytanie. Czy potrafię zaufać? Czy właśnie nie jestem jak ta dziewczyna z tego przykładu na początku, z tego dowcipu, że mam swoje oczekiwania, a zapominam, że Pan Bóg chce mi dać o wiele więcej. Warto zadać pytanie, Boże, czego Ty ode mnie oczekujesz? Warto zadać pytanie, Tato, ja Tobie ufam. I po prostu kroczyć drogą wiary, bo Bóg nie zrobi nam krzywdy. No bo przecież, czy dobroć, miłość, prawość, uczciwość, szlachetność, czystość może być złe?